widz nie musi myśleć, zastanawiać się, nie musi przypominać sobie z poprzednich odcinków czegoś, bo tam na bieżąco powstaje akcja, nie? Bo to, co Michasiowi serwowałem, to było tylko uciupane maczetą i nałożone z puszeczki. Jeszcze się ruszało. Jeszcze się ruszało. I pisało. Trzeba było opalić. A poza tym kawę zalewaliśmy zimną wodą i próbowaliśmy rozmieszać, żeby miała przynajmniej kolor kawy. Mistrz tak bardzo dobre dania przyrządzał. Do dziś się nie mogę opamiętać. Żeby sięgnąć po tego banana. Tak pan z redakcji pracuje. Pewnie obmyśla nowy numer. This is a very good breakfast. We have got baked beans and toasted bread. Nothing better than this in the jungle. Cheers. Yeah, McDonald's. I want to cross to go from here to meet them any point on the way, because here is a big mountain. So we do not know where they are at the moment. In front of them, there are 8 people walking with a marker, making a tape where they will go. So the scout, we call them the scout, they should be coming out here first before the car arrive. Until now, still no scout. Today is the 8th day, excuse me, tomorrow is the 9th. So if they cannot reach today, maybe, I do not know, maybe the car is kaput inside, they need to repair, or maybe they go out and come back here. Rajdem jestem zachwycony, chciałem powiedzieć. Po prostu wspaniała rzecz ten rajd, także będę tu przyjeżdżał co roku. And 3% live here. Pretty grueling, it's pretty hot. The leeches are a problem. I've had lots of leeches, but other than that, I'm having good fun. Yeah. Good fun. I don't like pooing in the bush. I like a toilet. Yeah. Rafał, o ile tam nie miał problemów sprzętowych, no to powinien się pojawić lada godzina. Tylko że teraz tam jest masa zakorkowanych takich odcinków, gdzie są kolejne i się trzeba łączować, to wtedy to opóźnia marsz, ponieważ każdy musi te 10 minut stracić na samo łączowanie się. Pogoda dzisiaj jest fantastyczna, o wczorajszej i przedwczorajszej nie wypowiadam się, żeby nie używać cenzuralnych słów, które nie mogą się ukazać ani nie mogą być słyszane. W każdym razie każdy wie, o co chodzi. Dzisiaj jest fantastyczne słońce. Suszymy się, suszymy nasze szmaty, nasze buty. Nawet szczoteczki do zębów, bo nigdy nie schłyniesz. No kobietę proszę grzeczniej. Nie dalej, gówniarze. Kolega był bardziej uświadomiony, że tam przyjaźni, tam w 10 oglądaliśmy. Telefon satelitarny jest, wszystko działa. Nie działało pierwszego dnia, ale potem już podziałało. No i tyle, no. Coś tam idzie w kosmos. Coś tam podobno mówią w tym radiu. Podobno miały być strachy na Lachy. Ciężko, technicznie. Fajna trasa, naprawdę ciężka, niebezpieczna. Jechaliśmy powoli. Nasza grupa nam odchodziła, doszliśmy pół godziny postoju. Jechaliśmy wieczorem do końca. Okazało się, że organizatorzy dopiero wytyczają trasę dalej, bo jadą tam od 3 dni to, co myśmy przejechali w 7 godzin. Także myślę, że było dobrze. Byli zdziwieni, że tam dotarliśmy. Okazało się, że nie ma trasy dalej. Totalny odwrót. No i zaczął się chaos, korek, bo wszyscy zaczęli zawracać. Wszystkie grupy. 12 czy 13 km przejechaliśmy, bardzo ciężki teren, naprawdę bardzo ciężki, asekurowaliśmy się co chwilę, bo były wyrwy, przepaście, urwiska, widzieliśmy kupę odchodów słoni, takich bardzo świeżych, widzieliśmy drogi, którędy słonie przechodziły przez dżunglę, bo to wszystko było przecięte, no skoszona dżungla po prostu. Dojechaliśmy do ściany zieleni, organizatorzy nie zdążyli do końca tego Twilight Zone wytyczyć. Podobno stąd, z tego kampu, gdzie jesteśmy, szła jedna ekipa, z kampu poprzedniego szła druga ekipa. Mieli się gdzieś spotkać w połowie, nie spotkali się, nie zdążyli. Dojechaliśmy tam, tak jak mówię, w pierwszej piątce. No i zawróciliśmy i wracaliśmy w
wracaliśmy do bazy, jechaliśmy 8 godzin chyba z powrotem. W tamtą stronę jechaliśmy z 8 godzin z powrotem, też 8, chociaż już znaliśmy tą drogę. Ale były korki, bo wszystkie 4 grupy, które za nami jechały, musiały zawrócić, musiały jechać z powrotem do bazy. Dojechaliśmy chyba o 3 w nocy, rozbiliśmy się, padliśmy od razu spać. I straty. Mamy rozbitą szybę z przodu, gdzieś tam nabiłem się na jakiś konar. W ogóle bardzo dużo pomógł nam Rafał. Rafał Trwoga pojechał z nami na trasę. Rafał z Maurycy mnie pilotowali. Bardzo dużo nam generalnie Rafał pomógł. Myślę, że dużo się nauczyliśmy od niego. Razem walczyliśmy. Było bardzo dużo zapinania się, bardzo dużo asekurowania się. Chińczyk, który wygrał w tamtym roku tą imprezę, spadł do przepaści, zsunął się gdzieś tam. Wyciągaliśmy go wczoraj z Jackiem Ambrozikiem. Jacek Ambrozik jechał z nami w tej pierwszej grupie. Było nas 2 Polaków i 3 samochody malajskie. Jeden chiński, bodajże 2 malajskie. No czołowa taka tutejsza. No i jechaliśmy. Jak wróciliśmy dzisiaj do bazy, dzisiaj w nocy nad ranem do bazy, wyspaliśmy się rano, jak jechaliśmy tutaj do kampu, wyciągaliśmy jeszcze tego Defendera, który wpadł do tej wielkiej przepaści. Było tam 2 Malajczyków z samochodami, nie umieli sobie poradzić, my ich tam naszą wyciągarką wyciągnęliśmy. Byli w ciężkim szoku, co to jest lina syntetyczna, bo oni do tego chyba nie znają. No i co, i dojechaliśmy, idziemy się kąpać, jesteśmy na mecie, jeszcze jutro są jakieś ostatnie OS-y, ale no można powiedzieć, że na mecie Rainforest jesteśmy. No fajnie było. Od razu na samym początku był taki podjazd. Nie wiem, miał 3 km non stop na windzie, boczna sekuracja do przodu tak samo. Auto cały czas bokiem szło. Dżungla no, była nie do porównania to co tutaj. Tam jest całkiem inaczej, jest fajnie, super. Ciężko było. Było 12 km trasy, dojechaliśmy do tych Malajów, co robili tą trasę. No i mówili, że na dzień robią chyba 6 czy 5 km. Jak chcemy jechać dalej, to musimy czekać przynajmniej tydzień i tak dalej. No i była decyzja, żeby zawrócić z powrotem. Wczoraj w nocy owady nas zaatakowały, takie małe myszki, strasznie gryzły i szczypało. Drąg nam wbił się w szybę wczoraj, jak wracaliśmy w nocy. No i nie specjalnie widać cokolwiek i się zastanawiamy, czy na jutrzejsze OS ją wybić całkiem, czy jechać. Zobaczymy, co teraz zrobimy. Świetnie, świetnie. Przeziębiony, chory. Nie nadaje się do niczego. To ten prysznic się rozjeba. To jesteś potwajlego. No, Sochomek tutaj leczy różnymi rodzaju miksturami, typu soczek malinowy, herbatka na spirytusiku. Tak, ale na jedną osobę. Jest świetnie. Tomorrow we're going to have about 3 stages, but we have got 24 participating vehicles, then we're going to divide each stage about 8 vehicles, and we're going to start from there. One is over here, yeah. On the left and on the right hand side. One is forward over here, and the other one is on the left hand side. So all the stages are going to start simultaneously. Hopefully, we can finish all the 8 stages or the 3 stages in 24 vehicles in a matter of time. Hope to finish by the evening. Then because the following day on the 14th, that will be Sunday, we got to pack and leave for the special stages on the beach. That will be on Sunday.